Wielkich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapez, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Paweł, ty kiedy byłeś uczniem, nie było to tak dawno, to więcej wyciągałeś z lekcji, czy raczej to, co w domu przerobiłeś, to lepiej w głowie zostawało? Podejrzewam, że to, co w domu bym przerobił, to by lepiej zostawało, ale nie przerabiałem zbyt często. No raczej w domu, no też w tej szkole za często nie bywałem, więc większość się w domu nauczyłem. Taka metafora, bo to był taki argument, żeby Ciebie tutaj wysłać, ponieważ Ty rzekomo podczas rywalizacji startów lepiej to wszystko jakoś unosisz niż tak na sucho trenujący w zaciszu. Nie wiem, ja tylko usłyszałem, że jadę i miałem się spakować i przyjechać. Ta trójka była dla nas oczywista, ta punktująca w Wiśle, no i właśnie byłeś zaskoczony tym ruchem trenerów, że jednak tutaj, a nie do Ramzał albo do Vikersund? Wtedy jeszcze w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego jak wyjazd do Ramzał na treningi będzie. Liczyłem trochę na to, że właśnie pojadę na Puchar Świata, myślałem, że w pełnym składzie pojedziemy. Później jak przeczytałem skład, no to trochę się zdziwiłem, ale też ucieszyłem, że mam szansę skakać na tym najwyższym szczeblu. Coś powoli zaczyna łapać, klikać na skoczni? No mam nadzieję. Zobaczymy, jak to wyjdzie w konkursie. Dzisiaj taki dzień na plus, więc liczę, że to są te moje kroczki, które spowodują lepsze wyniki. Pewność siebie od razu rośnie? Jak najbardziej. No. Takie fajne skoki, które pokazują, że stać się na punktowanie, na bycie w tej długiej serii, to zawsze jest budujące.